Siemaneczko moi drodzy, witam was dzisiaj serdecznie na filmiku, w którym będę robiła zakupy takie zabawkowo-gadżetowe i mam do wydania na nie 250 zł. Ale sprawa wygląda tak, że nie będę tych produktów kupowała dla siebie, tylko będę je kupowała dla Pawła Malinowskiego. Tak, to prawda. Ja kupię również zabawki dla Agnieszki za kwotę 250 zł. Kto ją wyda lepiej? Kto zmieści się w budżecie? Kto przeżyje ten odcinek? Nie wiem. Nie wiadomo, może wiecie, pochłonie nas na przykład jakiś sklep zabawkowy i zamiast kupić coś dla Pawła, jednak sobie, ale nie wolno tak robić, nie wolno! Oczywiście na koniec naszych filmów otworzymy te wszystkie zabawki i gadżety, które sobie nawzajem kupiliśmy, ale to wy będziecie musieli ocenić, kto kupił lepsze produkty. Kto z nas zwycięży ten pojedynek? Ogólnie z Pawłem dogadaliśmy się tak, że jeżeli przekroczymy tą kwotę o jakieś 2-3 złote, to nic się nie stanie, a jeżeli seria filmów Kto lepiej wydał wam się naprawdę spodoba, to wtedy nagramy z Pawłem kolejny odcinek, ale to wy będziecie decydowali, ile pieniędzy będziemy mieli do wydania. Za każde 10 tysięcy łapek w górę będziemy mieli 100 do wydania, czyli jeżeli zostawicie 50 tysięcy łapek w górę, to wtedy na zakupy będziemy mieli aż 500 zł. Więc zostawiajcie łapki w górę, bo ja chcę duże zakupy zrobić! Jedziemy w takim razie z Pawłem już na zakupy. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił. No i ogólnie jedziemy do jednej galerii handlowej, więc będziemy musieli, tak wiecie, z Pawłem uważać, żeby się nie spotkać i nie zdradzić swoich zakupów, bo każdy chce mieć niespodziankę, no nie? Za mną z tyłu jest Oshon, albo Oshon, jak kto woli, ale do niego zajdę na samym końcu, bo on jest otwarty do 22, a ogólnie jest już godzina 20. A wiecie, inne sklepy są tylko do 21 otwarte, więc muszę na pewno zajść do Smyka, bo chyba tutaj jest, i do Empiku, bo tam też mogę znaleźć coś ciekawego, szczególnie jakiegoś, wiecie, gadżeta. No i nie wiem, czy to widzicie, tutaj ten plakat. Wyprzedaże do minus 70%, coś czuję, że znajdę tam fajne rzeczy, takie, ach, takie fajne. Grażyna Mode się odpala. Dużego tutaj tego działu zabawkowego to nie ma w tym Empiku, ale to dlatego, że po prostu ten Empik nie jest jakiś zbyt wielki. Tu mamy coś z Fortnite'a, ale Paweł by wolał, wiecie, jakieś figurki niespodzianki, to z tego by się najbardziej cieszył. O, są kule. Z tego co wiem, Paweł te zwierzątkowe kule bardzo lubi. Słuchajcie, widzę przy kasie coś, co po prostu Pawłowi chyba majtki z tyłka spadną, jak po prostu to zobaczy. Takiego czegoś jeszcze nie otwierał i na pewno będzie mega zadowolony. Musicie zobaczyć jego reakcję na jego filmie. Patrzcie to, figurki Fortnite'a, ale one są jakby w takich kapsułach. No nie wiem, pewnie żeby się, wiecie, na półeczce nie kurzyły. Ale czad, tylko teraz nie wiem, wziąć jedną czy dwie. Jeszcze mi tutaj spadła, no nie. Chyba wezmę jedną, bo boję się, że mi po prostu nie starczy pieniędzy. Uuu, zobaczcie. Tutaj jeszcze są jakieś karty Fortnite'a. To myślę, że jedną saszetkę też na próbę wezmę. Niech Paweł zobaczy, co tam ciekawego w środku się kryje. A czego mi Saga, mi Zgaga najbardziej nienawidzi? Małpiszonów! Jakby mi to Paweł kupił, to bym... Chyba mu to kopnęła w twarz. O, zobaczcie, tu jest nawet Pepko i też jest wielka wyprzedaż. Czasami w tym Pepko są jakieś zabawki, więc idę szybko sprawdzić. Może coś upoluje ciekawego. Ja wiem, że Paweł bardzo lubi klapki i gdyby były takie w Pawła w wielkim rozmiarze, chyba 46, to bym mu wzięła o takie. Na pewno by się bardzo ucieszył. No zobaczcie, jakie słodkie. I co my tutaj mamy? Syrenka. A nie wiem, czy wiecie, Paweł bardzo lubi różne syrenki. A tu mamy małą sarenkę. Syrenkę. To nie jest sarenka. I dużą syrenkę. O, może gdyby była niebieska, to bym wtedy wzięła, ale widzę, że są chyba same różowe. No dobra, jeszcze pomyślę, jeszcze nie zamykają sklepów, więc się zastanowię. Takiego czegoś w innych sklepach nie widziałam. Jakieś kibelki, no a wszyscy lubią ogólnie kubkę, prawda? Ja bardzo lubię kubkę, nie wiem jak wy. I zobaczcie, tutaj jest jakiś taki duży kibel z jakimiś niespodziankami jeszcze. Nie wiem, o co w tym chodzi, ale
Jest to na promocji. Po przecenie, widzicie, a ja bardzo lubię różne przeceny. Więc jeżeli to kosztuje tylko 10 zł, to wezmę chyba jedno. Tylko teraz jeszcze nie wiem, które wybrać. Malusieńkie zakupy w Pepco już zrobione. Niestety tylko jedna rzecz, no ale właśnie nic tam innego moim zdaniem ciekawego nie było. A teraz idę do Smyka. No i tutaj na pewno będzie wiele różnych ciekawych rzeczy, ale muszę jeszcze, wiecie, zostawić pieniądze na Auchan, bo tam też jest duży dział z zabawkami, nie mogę wszystkiego wydać tutaj. Ja miałam kiedyś taki namiot za dzieciaka i wiecie, że do dzisiaj nie wiem, czy na to mówi się kipi czy tipi? Kipi czy tipi? Dyn, 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 dyn. To na pewno Pawłowi się przyda. Ach, tak, kupię mu nocnik. Będzie mógł robić kupkę wszędzie, gdzie tylko pragnie. Druga seria tych mleczek dużych z Lost Kitties. No nie, ale to jest, słuchajcie, za drogie na dzisiejszy odcinek. Jak wbijecie dużo łapek w górę i będziemy mieli większe możliwości, więcej pieniędzy do wydania, to wtedy to Pawłowi kupię, bo teraz to już bym w ogóle pieniędzy nie miała, no. Już bym była bankrutem. Po 30 zł za sztukę, no ale słuchajcie, no muszę to wziąć. I to jeszcze dwa opakowania, bo to jest coś czaterskiego. Mam nadzieję, że Paweł mi to też kupi, że to znajdzie tutaj w tym sklepie. Ogólnie to tak troszeczkę boję się wydawać za dużo pieniędzy, bo chcę, żeby mi też coś jeszcze, wiecie, zostało na Auchan, bo tam wydaje mi się, że może być najwięcej promocji, ale z drugiej strony, jeżeli nie wiem, okaże się, że tam nic nie ma, a tu już mi sklepy pozamykają, to będzie lipa, a muszę wszystko dzisiaj kupić. Myślałam, że ze Smyka wyjdę już tylko i wyłącznie z tymi Lost Kitties, ale znalazłam tutaj coś jeszcze takiego, wiecie, takiego taniego dosyć, a całkiem fajnego. Już stałam sobie tutaj w kolejce do kasy i jeszcze zobaczcie, na samym dole dojrzałam LPS-y i te, słuchajcie, już otwierałam na jednym z moich odcinków, ale czego... O Boże, drogi! Co to, zegarek mnie zaatakował z góry? Jak to się stało? Ale zobaczcie te zielone pudełka, to jest chyba jakaś taka nowsza seria, więc wezmę dla Pawła jedno, chociaż sama bym chciała też sobie coś takiego otworzyć, no ale nie wiadomo, czy to Paweł dojrzy tutaj tak na dole, bo może tutaj już nie dotrze, wiecie, różnie bywa. Dobra, kupuję to wszystko i zaraz liczę, ile wydałam już pieniędzy. Kolejne zakupy zrobione. Z chęcią bym kupiła tych rzeczy jeszcze więcej, bo dużo było tam fajnych produktów i nie mogłam się po prostu zdecydować. Wszystko bym chciała, ale ja to też troszeczkę, wiecie, coś źle robię, bo ja kupuję, jakbym to kupowała dla siebie, a to przecież ma być dla Pawła, więc mam nadzieję, że mu się spodoba, ale chyba lubimy podobne rzeczy, więc myślę, że będzie okej. Paweł oczywiście na swoim filmie na końcu będzie te zabawki ode mnie otwierał i będzie je oceniał, więc koniecznie musicie to też obejrzeć. Pamiętajcie, link do jego filmu jest w opisie i w przypiętym komentarzu. Jeja, ale teraz będzie ciężkie zadanie, żeby, słuchajcie, znaleźć coś, żeby się jak najbliżej zmieścić w tej kwocie. Żeby też jakoś dużo nie przekroczyła, jedynie te 2-3 złote. No, a tego też nigdy nie otwierałam. Ale nie, dobra, słuchajcie, na razie szukamy czegoś takiego, wiecie, mega, mega fajnego i może drogiego. No, ale fajne, miałam coś takiego, jak byłam dzieckiem. O ja, co to jest? Pierwszy raz widzę takie jajo. A naprawdę dużo chodzę po tych sklepach i, wiecie, śledzę te zabawki, no bo w końcu mam kanał o zabawkach, to powinnam wiedzieć, jakie są nowości, ale powiem wam, że to widzę po raz pierwszy. Fajny ten koni, tu chyba będzie coś w slajmie. To jeżeli to wezmę, to już wtedy więcej chyba już nic nie kupię, ale chyba się skuszę na to, bo to może być fajne, Paweł mi się spodoba. Paweł lubi szlamiki, no nie? Powiem wam, że chodziłam, tutaj szukałam, ale wiecie, dużo pieniędzy mi już nie zostało, więc niestety budżet się skończył. Kupię jeszcze po prostu tą tarczę. Nie wiem, może Paweł będzie z nim jakieś challenge robił czy coś. Przekroczę chyba mój budżet tylko o złotówkę, więc jest okej. Na tyle mogę sobie pozwolić. No i mam nadzieję, że uda mi się wygrać, że moje rzeczy będą lepsze. A teraz idę do kasy, kupuję to i musimy się z Pawłem wymienić siatkami. Mamy tutaj już nasze zakupy, zobaczcie, ile mam siatek. Ja trochę oszczędziłem na siatkach, wszystko w taki worek czarny jak na zwykły śmieci. Worek, może ty mi tam śmieci kupiłeś. Nie, to są prawdziwe rzeczy. A co, jeżeli byś na przykład wydał tylko 100 zł i byś sobie resztę pieniędzy zostawił? O tym nie pomyśleliśmy, o nie! Więc co, proszę, przekazujemy sobie rzeczy. Dzięki wielkie. Oj, coś mi tutaj... Oj, 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 oj.
I idziemy, słuchajcie, otwierać. Więc pamiętajcie, żeby do Pawła też wbić na film. Macie link w opisie i w przypiętym komentarzu i zobaczcie, czy będzie się cieszył z tych produktów, które mu kupiłam. O ja! Będę po kolei wyciągała z tej siatki a la worka na śmieci te rzeczy, tak żeby, wiecie, od razu sobie wszystkiego nie zdradzać, co tutaj się kryje. No i powiem wam, że bardzo chciałam sprawdzić, co tutaj można w środku znaleźć, bo nigdy tego wcześniej nie otwierałam. O nie, myślałam, że tutaj, nie wiem, coś urośnie na przykład, bo to była doniczka z ziemią, a mamy w środku po prostu dwa małe LPS-iki. Te LPS-iki są takie malutkie, że aż ledwo widać, co to w ogóle jest. To jest chyba misiu i ptaszek, tak mi się wydaje. Wyciągamy w takim razie kolejną rzecz i tutaj jest coś dużego. Czy to są Shopkinsy? Gdzie ten zestaw Shopkinsów Paweł kupił? Bo powiem wam, że ja w żadnym sklepie go nie widziałam. Mam tutaj cztery mega fajne Shopkinsy. To jest chyba kawałek tortu. Kolejny to pizzerinka, czyli pewnie chodzi o jakieś Włochy. Tutaj są, zobaczcie, jakieś ogrodniczki albo coś takiego. Nie wiem, nie mam pojęcia, z jakiego to niby ma być kraju. No i tutaj mamy jeszcze chyba, to jest tort? Tak mi się wydaje, że to jest tort, a u góry jest wieża Eiffla, czyli pewnie chodzi o Paryż, o Francję. Ale to nie wszystko, co w tym zestawie było, bo mamy tutaj jeszcze taki jakby domek i w środku jest jakiś Shopkins niespodzianka. Zobaczmy, jakiego uda mi się tutaj trafić. Wow, brokatowy! Brokatowy tort, chyba jakiś taki, nie wiem, weselny, albo na pewno na jakąś grubą imprezę, bo ma piętro, widzicie, więc to jest taki, wiecie, duży tort. Ten Shopkins jest z serii hiszpańskiej, nazywa się Claudia Cake i zobaczcie, on ma tutaj kolor różowy, czyli jest ultra rzadki! No Paweł, dziękuję ci, że mi wybrałeś rzadkiego Shopkinsa! Jak na razie jestem naprawdę zadowolona z rzeczy, co? Ja to Pawłowi też kupiłam. Ej, ale moje było tańsze. Moje kosztowało 4,99. Więc chyba był to jakiś, nie wiem, słabszy zestaw, tak mi się wydaje. Dobra, zajrzyjmy tutaj do środka. O nie, z tym to chyba będzie, słuchajcie, dużo kopania. A nie chcę teraz tutaj robić syfu, więc nagram wam to na Instagrama, na relację, ale też na YouTube'ową relację, tak żeby po prostu każdy mógł zobaczyć, jak tam będę dziobać, jaki dinek się trafi w środku. Jestem najbardziej ciekawa, czy Paweł będzie się cieszył też z moich rzeczy, tak? Mówiłam u siebie w filmie, że chciałabym otworzyć te Lost Kitties, no i zobaczcie, kupił mi to Paweł, ojej, jak miło, udało się. Nie mam zielonego pojęcia, jakie koty są w tej serii i nawet, słuchajcie, nie będę na razie zaglądała tam na listę, żeby sobie nie zespoilerować po prostu wszystkich tych kotów, żeby później mieć niespodziankę przy otwieraniu. No i uwaga, uwaga, coś tu czuję takiego, wiecie, w miarę dużego. W porównaniu do tej serii, wiecie, tych małych kotków, to te są naprawdę duże. O matko, jedyna, którą on jest stroną w ogóle? Czemu tego kotoja tak wygięło? Co mu się dzieje? O co chodzi? To jest taki jakby puchar zwycięski za pierwsze miejsce i... Halo, co to jest? A, to jest drapak dla kotów, zobaczcie. Mam taki sam dla kota. Ten odcinek to jest jakieś takie, wiecie, podwójne kombo otwierania niespodzianek, bo na początku ja nie wiem, co będę miała do otwarcia, a później jeszcze w środku mam jakieś niespodzianki, bo większość właśnie tych tutaj opakowań to saszetki niespodzianki. I ciekawe, co my tutaj trafimy. Kogo w ogóle bym chciała? Nie wiem, Thanosa bym chciała chyba najbardziej. O, powiem wam, że ja bardzo lubię filmy z superbohaterami. I kogo my tutaj mamy? Powiem wam, nawet fajnie to wygląda w tej kapsule, chociaż się, wiecie, nie zakurzy. Udało mi się trafić Ronina, no i powiem wam, że to jest chyba akurat tutaj najsłabsza postać ze wszystkich, nie? Naprawdę! No cóż, przy tej zabawce niespodziance niestety mi nie przyfarciło. Uuu, coś dużego? No bez jaj, nie wierzę! Ale jaja! Ojej, a ile tu jest rzeczy? A nie, to wszystko jest ten szlamik tutaj! O fujka, jak to wygląda, tak trochę obleśnie. O, tak, wychodź! A, wyciskam jajo!
O, ale się zbierdziało! Matko jedyna, składam już chyba tego potwora, nie wiem, z 15 minut. No i powiem wam, nie do tego, że te rzeczy bardzo ciężko się wyciąga z tego slajma, wszystko jest, wiecie, obklejone, to jeszcze dodatkowo te części tak wiecie, tak troszeczkę odpadają, no. Powiem tak, moi drodzy, to trochę tak zajeżdża chińskim badziewiem, nie? Tak troszeczkę. Mogliby to zrobić trochę lepsze, to by wtedy było naprawdę mega super. Dziwna bestio, wskakuj tutaj z powrotem do swojego jajka. O, tak pięknie. A ja wyciągam z siaty kolejną rzecz. Jeszcze tutaj co nieco czuję. O, tak, Spider-Man. I to słuchajcie, ten nowy... Właśnie, który teraz można obejrzeć w kinach. No, mam nadzieję, że tu mi przyfarci i trafię coś fajnego. Oby jakaś była fajna figurka. Proszę, 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 proszę. Proszę, proszę. W ogóle Pawłowi też kupiłam z tej samej serii tego Fortnite'a. Ciekawe, co mu się udało trafić. To jest Peter Parker ze ściągniętą maską. Taki, nie wiem, trochę niepodobny. Wyczuwam, że coś w tej siatce jeszcze jest. Może tak spróbuję wysypać. Tu widzę siatka w siatce. O, widzę, że siatka z Pepko, spoko. Co tutaj jest? Ja zawsze chciałam to otworzyć. I nie wiem, chcielibyście zobaczyć z tej serii odcinek? Może taki cały, wiecie, jak otwieram więcej tych figurek. Prawdę mówiąc, nie wiem w ogóle, jak się wymawia tą nazwę tych saszetek. Sylvanian? Chyba tak, Families, coś takiego. Baby Shopping Series. Czyli to jest, słuchajcie, coś dla mnie, bo tutaj są figurki, wszystkie, które mają związek z zakupami, czyli idealnie coś dla Agi Grażynki. I uwaga, uwaga, co trafiliśmy? Z kasą! Ale fajna ta kasa jest! To jest chyba, słuchajcie, kotek w, nie wiem, sukience albo pampersie. I zobaczcie w ogóle, jaki to jest czad, bo można im te ciuszki ściągać. Czyli jeżeli nie chcemy, żeby kot chodził w pampersie, czy tam w sukienco pampersie, nie wiem, co ja stworzyłam za słowo właśnie, no to można mu to zdjąć. I tu widzę, że jest jeszcze jakaś lista cała. Tutaj mamy wszystkie możliwe do zdobycia, który jest jeszcze taki mega fajny. Panda z popcornem. Jest jakiś tajemniczy. O, i tutaj nie wiem, czy to jest chyba czarny kot z wózkiem. Też jest bardzo fajny. I uwaga, uwaga, ostatnia rzecz. No nie wierzę. LOL Surprise! A, i to jeszcze z serii Blink. I chyba tej serii nie otwierałam, ale nie jestem pewna. Wiecie chyba lepiej ode mnie, co otwierałam, a czego nie. O nie, hola hola, to nie wszystko! Co tu jeszcze jest? Majtki! Paweł kupił mi gacie! Dobrze, że słuchajcie, zajrzałam jeszcze do tej siatki, bo już wiecie, ich po prostu nie wyczuwałam w tej siatce, bo one są bardzo leciutkie i chciałam już to wszystko wywalić, a tam patrzę, jakieś gacie. Glitter on point! Ja tej serii na pewno nie otwierałam, nie pamiętam, żeby kiedykolwiek była przezroczysta kula. Co to jest w ogóle za seria? Ona jest jakaś stara czy nowa? A może to jest jakaś nowa seria i to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Albo to jest jakaś bardzo, bardzo stara seria i dlatego też nie ogarniam. Tutaj mamy ładną buteleczkę. No powiem wam, ślicznie ta buteleczka jest wykonana. Zobaczmy tutaj dalej. Kolejną saszetkę. Jest ciuszek, wow, ale czaderski. I tutaj ostatnia mała saszetka i później wyciągamy lalkę. Co to jest? Co to jest? To jest na uszy! Jakie ładne i to wszystko się błyszczy. No ale to może dlatego, że po prostu jest to seria Blink, no nie? To wypadałoby, żeby wszystko błyszczało. No dobra, chwila prawdy. Laleczkę wyciągam, no i powiem wam, ta seria mi się bardzo podoba, chyba chcę jej więcej otworzyć. Juhu! Dzień doberek! I jak zwykle ze szpagatem, z rozkrakiem i tutaj nie wiem, jak to ładnie nazwać, żeby mnie YouTube nie zbanował, z czym jest na wierzchu. Znalazłam tutaj ją na liście, ona się nazywa Ice Skater i ona tutaj ma pokazane, że ma jakieś buty a la łyżwy. No i powiem wam, sprawdziłam wszystkie te torebki, zajrzałam wszędzie i nigdzie nie znalazłam tych butów. I nie wiem, o co chodzi. Na bank mi nigdzie to nie spadło, nie przeoczyłam tego. Nie wiem, o co chodzi. No albo LOL Surprise coś mnie tutaj oszukał, albo to chińska podróbka, albo po prostu tych butów nigdy tu nie miało być. Najbardziej z tych wszystkich rzeczy, które Paweł mi kupił, podobają mi się te majtasy.
będą po prostu świetne. Ach, będę je nosić codziennie i nigdy ich nie upiorę. Nie zapomnijcie też obejrzeć filmu Pawła, który wam się tutaj teraz dziś wyświetla na ekranie, albo macie po prostu w przypiętym komentarzu link. I błagam, zapytajcie się go pod jego filmem, o co mu chodziło z tymi gaciami dla mnie. Czy to chodzi o to, że nie wiem, ja noszę jakieś gacie stare albo brudne i chciał mi w końcu kupić nowe, czy o co tu chodzi?